serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj z mojej kuchni. Porozmawiamy o kiełkach. Kilka zdań. Dla tych, którzy jeszcze kiełków nie hodują, to dobry moment na to, żeby podjąć decyzję, czy chcą w ten temat wejść. Jesień, zima i początek wiosny to czas, gdzie dostęp do warzyw i owoców sezonowych jest bardzo znikomy. Mamy jedynie ziemniaki, marchewkę, jakieś korzenne nasze lokalne rzeczy, które przechowywać możemy w kopcach czy w jakichś specjalnych pomieszczeniach. I to są jedyne warzywa dostępne. Oczywiście markety pękają w szwach, ale wiemy, że jakość tych warzyw i owoców jest bardzo słaba. Dlatego ja namawiam do tego, żeby w momencie, kiedy nie mamy dostępu do tych wszystkich kolorowych warzyw z ogrodu czy z pola, żeby poeksperymentować z kiełkami. To, że kiełki są zdrowe, że to są bomby witaminowe, że mają mnóstwo witamin i mikroelementów, wiedzą chyba już dzieci, bo uczą się tego w szkołach. Ale to, że są do wyhodowania bardzo proste, może nie wszyscy wiedzą. Jeżeli już się zdecydujemy na to, że chcemy te kiełki hodować, to może nie musimy od razu zaczynać od, nie wiem, najbardziej wyszukanych, drogich, szklanych kiełkowników. Możemy kupić albo taki prosty, plastikowy, z przydymionego plastiku. Możemy równie dobrze wziąć głęboki talerz czy miskę i te kiełki hodować w tym naczyniu, przykrywając to drugim talerzem. Możemy to równie dobrze, i to jest jedna z najpopularniejszych metod, hodować kiełki w słoiku, po prostu w zwykłym słoiku. Są oczywiście specjalne słoiki z zakrętkami, z metalowym sitkiem, ale możemy wziąć kawałek gazy po to, żeby płucząc kiełki każdego dnia dwukrotnie, najlepiej, żeby móc tą wodę odsączyć. Więc ten słoik równie dobrze może stać na jakimś sitku, gdzie ta woda będzie zlatywać, a jeżeli mamy czas, to po prostu troszeczkę musimy poczekać, aż woda cała po płukaniu zostanie odsączona. Czyli sposobów jest kilka. Ja używam akurat kiełkownika, kiedyś dostałam go w prezencie i uważam, że jest rewelacyjny. U mnie się spisuje bardzo dobrze. Nie muszę też uważać na to, żeby chronić te kiełki, te nasiona przed zbyt dużym naświetleniem, bo mam po prostu ciemniejszy ten plastik, bo to jest ważna informacja. Temperatura, dostęp powietrza, wilgotności i dostęp światła jest ważny do hodowli kiełków, czyli po pierwsze optymalna temperatura to 20-22 stopnie. Jeżeli będzie za zimno, kiełki nam nie będą chciały kiełkować. Jeżeli będzie za ciepło plus wilgotność, którą musimy im zapewnić, to wtedy będą mogły nam gnić. Co do gnicia, to tutaj od razu powiem, że potem pokażę na zbliżeniu, że meszek, który pokazuje się na korzonkach kiełków, to jest nic strasznego. Tak ma być. I przy płukaniu on po prostu znika, ale kiedy kiełki zaczynają nam się psuć, to najlepszym będzie nasz nos, żeby ocenić, czy te kiełki się zepsuły. One zaczynają po prostu bardzo brzydko pachnieć. Wtedy musimy je wyrzucić i wtedy to jest też dla nas sygnał, że coś żeśmy zrobili nie tak. Albo było za wilgotno, albo żeśmy za rzadko płukali te kiełki. W każdym razie no, nie powinny się psuć, jeżeli warunki mają dobre. Potrzebny jest dostęp powietrza, ale ten dostęp powietrza będzie w momencie, kiedy płuczemy je rano, powiedzmy i wieczorem, no to powietrze po prostu do tych słoików czy do tych kiełkowników, ono dotrze na tyle, będzie go dużo, że kiełki będą miały pod dostatkiem tlenu. To jeżeli chodzi o pojemniki. Jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z kiełkami, to polecam małe opakowania nasion, żebyście znaleźli te odpowiednie dla Was kiełki. Wiadomo, warto szukać dobrej jakości tych nasion z oznaczeniami, z certyfikatami, że to są faktycznie uprawy ekologiczne. To, że jest napisane 100% organik, to niestety niewiele znaczy. Tutaj jest znaczek, taki zielony listek i to jest autentyczny certyfikat jakości ekologicznej. Więc kupmy małe opakowanie i spróbujmy, które kiełki nam przypasują. Ja akurat zaczęłam od lucerny, ona jest bardzo delikatna, taka subtelna i uważam, że nawet dla dzieci to są dobre nasiona, żeby rozpocząć przygodę z kiełkami. Jeżeli chodzi o przygotowanie już później nasion do kiełkowania, to zaczynamy od moczenia. O tym było w filmie o orzechach, który był wcześniej, że nasiona do kiełkowania również musimy namaczać. I teraz różne są szkoły i różne są czasy tego namaczania. Ja uważam, że im delikatniejszy kiełek, im delikatniejsze nasiono, tym krócej po prostu je moczymy. Od 2 do 10 nawet godzin, jeżeli chodzi o kiełki słonecznika czy fasoli, namaczamy. Pamiętajcie, żeby wybrać takie naczynie i wlać tyle wody, jeżeli zostawiamy to na przykład na całą noc,
żeby wystarczyło tym nasionom, bo one przynajmniej o połowę zwiększą swoją objętość. Jeżeli mamy te kiełki, te nasiona, przepraszam, namoczone, to wtedy możemy, używając kiełkownika, ja tutaj mam otwór, przez który będzie ściekała woda, wlewamy te nasiona i przelewamy je wodą. Nie wiem, czy to będzie widać, ale potem zrobię jeszcze zbliżenie. Przelewamy wodą i pozwalamy, żeby ta woda ściekła do tacki poniżej, która już jest bez żadnego otworu. I tak będziemy robić, słuchajcie, każdego dnia. W momencie, kiedy ja akurat hoduję tak kiełki, że pierwszą warstwę sypię dzień wcześniej, drugą warstwę dzień albo dwa później, żebym miała po prostu w różnym czasie różny stopień dojrzałości tych kiełków. I przelewamy, płuczemy wodą pod kranem, czy dobrą wodą mineralną, jeżeli kranowa woda jest słaba. Dobrze, żeby ta woda mineralna była ze szklanej butelki też. Ale dobra, to już jest osobny temat. Przelewamy te kiełki dwa razy dziennie. Ta woda sobie przelatuje do kolejnego poziomu i do tej ostatniej tacki i nigdy nie ma jak gdyby nadmiaru. Jeżeli kiełki są już gotowe, tak jak tutaj, ja czekając na film trochę przesadziłam już, widzicie, że tutaj wyrastają listki, ale jeżeli kiełki są gotowe, to możemy je zebrać i przełożyć do, nie wiem, słoika czy innego naczynia szklanego i przechowywać je w lodówce. Wtedy jak gdyby hamujemy już ich wzrost i możemy cieszyć się nimi przez kolejne 2-3 dni spokojnie w lodówce, jeżeli zrobiliśmy ich więcej. Jeżeli chodzi też o to, ile tych kiełków jeść, to wszystko z rozumem, że tak powiem. Kiełki mają naturę, jeżeli chodzi o dietę medycyny chińskiej, mają naturę taką wychładzającą, orzeźwiającą. Więc musimy uważać, jeżeli mamy problemy z wyziębionym organizmem czy zaśluzowanym, to zbyt duża ilość kiełków pogorszy jeszcze nasz stan. Czyli ja uważam, że taka garść kiełków to jest optymalna ilość na dzień, żeby sobie urozmaicić te nasze posiłki, czy kanapki, czy sałatki, czy zupy, czy cokolwiek, ale żeby nie przesadzić z ich ilością. Jest teraz zima, więc musimy organizmy nasze rozgrzewać, ale to jest taki przerywnik zamiast sztucznych pomidorów, tak? Chyba powiedziałam już wszystko, nie jeszcze wszystko. Jeszcze jest coś takiego, słuchajcie, ostatnio znalazłam. To są kiełki rzodkiewki i kupiłam je razem z takim pojemnikiem. To jest taki cieniutki plastik, razem z paczuszką nasion do kiełkowania. Tu jest takie sitko, czyli wysypujemy kiełki na sitku, przelewamy i ta tacka pod spodem nie pozwala, żeby woda się wylewała. Mówiłam też chyba o oświetleniu, albo nie mówiłam, że kiełki nie mogą być w miejscu zbyt naświetlonym, czyli nie na słońcu. Jeżeli mamy słoik, który jest przezroczysty, to albo go okryjmy jakąś, nie wiem, serwetką, żeby tego światła było mniej, albo po prostu gdzieś włóżmy go w kącik, gdzie bezpośrednio słońce na te kiełki nie będzie świeciło. I tyle chyba. Chyba powiedziałam wszystko, co chciałam. Jeżeli nie, to dopiszę pod filmem. Ja Wam życzę po prostu smacznego, bo to jest bardzo prosta metoda na to, żeby każdego dnia, jesienią i zimą, dostarczyć sobie ogromną dawkę, wiem, czego jeszcze nie powiedziałam, ogromną dawkę i witamin, i mikroelementów. Jedno jest bardzo istotne, słuchajcie, kiełki są lepiej przyswajalne niż nasiona, z których wyrastają i mają więcej witamin niż warzywa, które potem jak gdyby, z którymi się stają. Czyli one są takim jakby noworodkiem, tak? Takim malutkim dzieckiem, które ma skumulowane w sobie bardzo dużo. Można też kiełki te grubsze, czyli fasoli mung, czy fasoli, czy słonecznika, można je parzyć albo prużyć na patelni, jeżeli chcemy ich termikę zmienić. Więc wariacji jest dużo, tylko chcieć. Polecam Wam wszystkim hodowlę kiełków w domu i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.